Dzień dobry, witam Państwa tutaj z Teneryfy. Chciałem dzisiaj kilka słów opowiedzieć, jak chronić się przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym od żył wodnych, od urządzeń, które produkują smog elektromagnetyczny, jak również jak chronić się przed liniami wysokiego napięcia, transformatorami, które są w pobliżu naszych budynków, czy to są domy jednorodzinne, czy to są mieszkania w bloku. Po prostu jak można się od tego ochronić. A więc chciałem Państwu zaproponować odpromiennik Aronit, który jest nowym odpromiennikiem na naszym rynku polskim. Jest opracowany przez mojego ojca Bernarda Dulińskiego już od wielu, wielu lat. Ta technologia jest w Polsce, tylko że od niedawna została wprowadzona w produkcję. Także odpromiennik to jest na przykład model osobisty, tak on wygląda mniej więcej, jest bardzo malutki. Tego pudełka się nie otwiera, ono jest w taki sposób zrobione, że ono już w tym momencie ono nas chroni przed szkodliwym promieniowaniem. Jeżeli w takiej formie, jak w tej chwili pokazuję, wkłada się go do kieszeni, nosi się go przy sobie, można go mieć w torebce, dzieci mogą go nosić w tornistrze. On będzie nas skutecznie chronił przed negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Dodam, że odpromiennik nie eliminuje samego promieniowania elektromagnetycznego. Ten odpromiennik eliminuje negatywny wpływ tego promieniowania na nasz organizm. Także to jest właśnie ten odpromiennik. Się nazywa odpromiennik Personal. To jest właśnie ten model. I jeszcze zademonstruję Państwu odpromiennik na samochód Travel, to jest właśnie ten odpromiennik. I odpromiennik na odpromieniowywanie domu, swojego mieszkania, który można po prostu odpromieniować. Ten odpromiennik spowoduje, że Państwo czujecie taką białą brysę, taką świeżą brysę w Waszym domu dzięki po prostu jonom minusowym, które emituje ten odpromiennik. On jest bardzo, bardzo zdrowy. Można się dobrze przy nim wysypiać, odpoczywać, zrelaksować całe ciało. Można po prostu z rana wstać wypoczętym i iść do pracy. I to jest następny typ odpromiennika naszej firmy Energy Aaron. To jest Aronit Superhuman. Ten odpromiennik jest też nowy, jest opracowany przeze mnie. I właśnie on tak wygląda. To jest na przykład podkładka, która jest dwustronna. I ona powoduje, że podnosi wibracje wody. Harmonizuje nam struktury wody. I dzięki temu mamy wodę, która jest zharmonizowana i posiada wyższą wibrację. Tu nie chodzi o filtrowanie wody, czy o wyeliminowanie bakterii, które ta woda posiada. Ta podkładka wyłącznie podnosi wibracje wody. Także tutaj na Teneryfie nasza woda, którą mamy, nie jest zbyt dobra. W domu, w którym mieszkam, właściciele posiadają filtry specjalne z węgla do przefiltrowania tej wody, lecz mimo wszystko wibracja tej wody, mimo filtrów, mimo wszystkiego, ona utrzymuje się na minus 4. I jest po prostu przyczyną chorób u ludzi, czyli po prostu możemy mieć problem z sercem, z krążeniem krwi, możemy mieć problemy z kośćmi, dzięki właśnie negatywnej wodzie, którą pijemy. Ta podkładka podnosi wibracje wody, powoduje wzmocnienie naszych kości, wzmocnienie naszych ścięgien, powoduje to, że po prostu wibracja wody się podnosi i harmonizują się elektrony w danym płynie. Może to być woda, piwo, czy to może być sok jakikolwiek. Cokolwiek, co Państwo położycie na tej podkładce, mogą to być owoce, warzywa, Wasze mięso, Wasze ryż, czy tam inne produkty, które macie w kuchni. To jest właśnie ta podkładka, którą można zakupić na naszym Allegro, Energy Aaron. Można taką podkładkę po prostu otrzymać. Także dodam to, że promieniowanie elektromagnetyczne, co robią w naszym organizmie, zmieniają strukturę naszych komórek i wpływają negatywnie na nasze komórki, na nasz organizm. Zmieniają strukturę po prostu i osoba, która przebywa dłuższy czas pod wpływem tego promieniowania elektromagnetycznego, jest narażona na zachorowanie na leukemię, na białaczkę, na różne takie po prostu choroby związane z krążeniem,
taka osoba, która mieszka w pobliżu transformatora, która mieszka w pobliżu linii wysokiego napięcia, no nie polecam naprawdę nikomu, żeby znaleźć się, mieszkać w pobliżu takich linii, ponieważ to naprawdę bardzo, bardzo szkodzi na zdrowie i osoby nawet, były przypadki, że dostały raka. Drugim takim punktem, na który chciałbym Państwa uczulić, są anteny do telefonii komórkowej, które coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie, w miastach, poza miastami, w różnych takich punktach, przeważnie tutaj w Hiszpanii je widzimy w centrum miasta. Te anteny są umieszczane w centrum miasta, proszę Państwa. I jest frekwencja, którą puszczają przez te anteny, jest na 50 Hz, jest to bardzo niska frekwencja i ona bardzo źle oddziaływuje na umysł ludzki i oddziaływuje na nasze myślenie, oddziaływuje na nasze zachowania. I ja szczerze nie chcę się wypowiadać w detalach, co powodują te niskie frekwencje u ludzi, ale powiem tylko jedno, że to po prostu jest bardzo złe na nasz umysł. Bardzo źle oddziaływuje na nasz umysł. Oprócz tego, że może spowodować raka, to może też spowodować jakby podsyłanie nam pewnych myśli, pewnych frakcji energetycznych, które oddziaływują na nasze myślenie. To jest mind control tak zwane. I ja, jeżeli Państwo macie okazję uniknąć mieszkania w miejscu, gdzie są takie anteny zamieszczone, możecie gdzieś zmienić miejsce, mieszkać na wsi, czy mieszkać w jakimś małym miasteczku, gdzie takich anten nie ma, to naprawdę polecam Państwu, ponieważ mieszkanie w miejscu, gdzie są takie anteny zamieszczone, to jest po prostu, bardzo nie polecam tego. Jest bardzo złe mieszkać przy takich antenach. Także jeszcze raz uczulam Państwa na ten temat, ponieważ linie wysokiego napięcia, anteny od telefonii komórkowej źle oddziaływują na nasze zdrowie i albo możemy mieć podrażnienia, możemy być podrażnieni nerwowo, albo możemy mieć po prostu problemy z koncentracją uwagi, możemy mieć problemy z nerwami, możemy mieć początki, zaczątek raka skóry lub jakiegokolwiek innego organu. Po prostu rak jest spowodowany przez właśnie te pola elektromagnetyczne, które oddziaływują na nas. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia w następnym programie.